którą zademonstrowały medalistki Mistrzostw Polski Karate Shotokan. Karolina Pytel-Ruda, trzeci dan. Weronika Gwizdała, pierwszy dan. I Patrycja Gwizdała, pierwszy dan. Które przygotowują się do Mistrzostw Polski Karate Fudokan. W strukturach od Shotokan Instytut Poland. Zawodnicy KKT Bałcz odnoszą spore sukcesy sportowe, ale przede wszystkim znacząco poprawiają poziom techniczny swojego karate. Dzieje się to za sprawą kontaktu z włoskimi oraz japońskimi mistrzami. Częste wyjazdy na staże treningowe do Włoch i Niemiec oraz możliwość ćwiczenia w grupie z najlepszymi pozwala na rozwój własnego karate oraz uzyskiwanie lepszych rezultatów sportowych. W sobotę 12 marca ubiegłego roku odbył się 8 Puchar Karate WSI Poland dla dzieci, młodzików, kadetów, juniorów i seniorów. W imprezie wzięła udział rekordowa ilość 200 zawodniczek i zawodników z 9 klubów członkowych WSI Poland oraz Litwy. Nasi reprezentanci udział w turnieju mogą zaliczyć do niezwykle udanych, bowiem zdobyli łącznie 44 medale, 10 złotych, 13 srebrnych i 21 brązowych. Do najlepszych zawodników w turnieju zaliczono Macieja Świstuna, Piotra Żubeckiego, Jakuba Gąsielowskiego, Sylwię Jachnińską, Karinę Tomaszewską, Michała Michnowicza, Martynę Tomaszewską i Patrycję Gwizdała. Wieloletni prezes klubu karate w Wałczu. Na arenie ogólnopolskiej jeden z liderów karate tradycyjnego. Właściwie to nie wiem co powiedzieć. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Zażenowany trochę jestem, bo to tak czyta o tych różnych rzeczach. No ale rzeczywiście 30 lat, bo do tego się przyznaję. Tak, 30 lat już jestem trenerem, instruktorem karate. 2 października 2012 roku będziemy obchodzili ćwierćwiecze karate w Wałczu. Od 25 lat uczę karate w Wałczu. Ale to nie ma znaczenia. Te wszystkie rocznicy, te wszystkie dane, te wszystkie cyfry nie mają znaczenia bez ludzi, którzy je tworzą. W Wałczu spotkałem, bo jestem urodzonym czarnkowianinem, pochodzę z Czarnkowa. Zawsze żartuję, że pierwszy słynny czarnkowianin to był Janusz Czarnkowa, średniowieczny kronikarz, a drugi to jest Zbyszkosz Czarnkowa, ale to dopiero potomni będą o tym mówili. Tutaj na sali, na piętrze odbyło się 2 października 1987 roku zebranie założycielskie, na które przyszło 142 osoby, które chciały rozpocząć trening karate. Przyjęliśmy tylko 80, zawyżając poziom wieku minimalny, bo po prostu nie byliśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Najpierw powstało ognisko zakładowe TKKF Orient. Niedawno jeszcze pan prezes chwalił się, że w domu ma jeszcze jakąś naszywkę z tego okresu. No, to jest naprawdę historyczna rzecz.
najaktywniejszych członków klubu karate tradycyjnego Bałczu w 2011 roku. Zgromadził 152 punkty. Maciej Świstun, zapraszam.